body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem, kochani. Witam was w kolejnym odcinku Sex of Fire. Słuchajcie, no mamy te przygotowania do wojny. Natomiast no stało się to, czego się obawiałem. Tu jest tak naspomniane dywizji. Zobaczcie, że tutaj nie będę w stanie prowadzić normalnego ataku. Bo nie będą wszyscy cierpieli z powodu braku miejsca i tak dalej do ataku, więc ja to trochę podzielę. Zrobię ciebie, słuchajcie. To może być chyba inaczej. Ciebie zrobię nowego generała. Niech będzie pan Anders. A pan jest od czołgów. Nie, no to nie pan Anders, kogoś innego damy. Dobra. Bądź to ty lepiej, co to jest? I ty, mój drogi. Tak zróbmy, tu się przyniesiesz, okej. Okay. Ale jest taki dziwny myk, nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale tak zróbmy. Na szybkość planowania, obrona dywizji piechoty, okej. Okay. I ciebie damy pod nowego marszałka. Może być pan piechociarz. Tobie damy jeszcze jedną dywizję. Stąd. Na przykład tą, bo jest absolutnie z dupy. I ciebie ustawimy. Patrzcie, oni się. Czy są w ententie, czy są? Aha, inaczej trzeba zrobić. Dobra. Więc ciebie postawimy tutaj. A ciebie postawimy. A ciebie postawimy na tej granicy, przyjacielu. No i teraz po prostu będziemy jakoś mieli to lepiej wszystko rozstawione. Tutaj możemy dać jakiś inny kolorek, bo ten co masz to jest żenujący. Jest żenujący, ale przynajmniej jest inny. I teraz ta armia nam się jakoś bardziej przyzwoicie rozstawią. Zróbmy tak. Tobie damy może, panie marszałku, inny kolorek, co? Niech będzie. I poczekajmy na rozstawienie się tych dywizji. Oni się muszą cofnąć. Bo tu jest tak naspamione dywizjami, że to się we łbie nie mieści, słuchajcie. Tak naprawdę mamy, zobaczcie, będziemy mieli dwie dywizje ochronne. Jedna będzie tutaj nam broniła południa, druga będzie nam, że nie do końca, ale broniła tego wschodu. Nie chcę wycofać jeszcze jednej dywizji, chyba żeby ją zrobić. To jest jakieś wyjście. Zrobić taką, wiecie, mobilną dywizję. I zrobimy ją od razu w Salzburgu. W jej skład będzie wchodziła tak, dwie dywizje pancerne. A ich ja trzeba będzie po prostu robić piechotę. I 22 dywizje piechoty? Może jakąś górską jeszcze damy. Poczekajcie. Nie mam tyle sprzętu. No ale dobra, możemy też dać, powiedzmy, na początek. Więc mamy tak, dwie, mamy pięć i tych powinno być 20. No to jest straszne spamienie jednostkami. Szczególnie, że nie mam sprzętu, żeby to zrobić, ale zróbmy tak. To nam po prostu powstanie 20.
Daj nam 24, jak jedną usuniemy. I o to chodzi. To będzie dodatkowa armia obronna, którą wrzucimy tutaj na Włochy. Jak tam nasze przygotowanie, jeżeli chodzi o przemieszczanie wojsk? Idą i przechodzą. Tu jest bieda państwo, więc nie będziemy go w ogóle ruszać. Działa armia, to jest pan. A wy jeszcze idziecie. Ten pusz powinien pójść na raz, że tak powiem. Ja tu nie będę się bawił raczej w ręczne sterowanie, tylko po prostu aktywuję plany. I tyle. Forty się robią, ale w tej chwili. Czy jest sens? Chyba nie. To się zrobiło, to się zrobiło. Ja to pousuwam. Lepiej chyba będzie robić. Słuchajcie, inne rzeczy. Bo to widać po planach, oni tam mają po jednej, dwóch dywizjach, a my po prostu robimy co chcemy. Proszę mi tu spamić lepiej fabrykami. Szczególnie na terenach naszej prawilnej Polski. To będzie rozsądne wyjście. Dawać mi wojsko. Szczególnie, że patrzę, ile tu się robi rzeczy jednocześnie. To powinno pójść raz, dwa. A broni potrzebuję, bo potrzebuję broni, słuchajcie. I to dosyć dużo. Do produkcji. Potrzebuję sprzętu wsparcia. Fabryki się muszą robić. To mogę zmniejszyć troszkę. Ale czołgi też się, patrzcie, rakietowe. Też dużo brakuje. A trzeba to będzie, słuchajcie, rozbujać. I żeby nie zrobić kolejnego odcinka, w którym będziemy zamulać. Powiedzmy im wojnę. Czy nie mogę? Dlaczego? Aha, nie mam siły politycznej. Więc trzeba poczekać chwilkę. Więc mamy czas na modernizację. Powoli to się wszystko uzupełnia. Czego tutaj brakuje w dywizjach pancernych? Czołgów, no. Przydałyby się, powiem, czołgi w dywizjach pancernych. Jest w tym pewna logika. Zobaczcie. Jeszcze sporo czasu do tego. Dobra, to pójdźmy sobie czas na maksa po prostu. To moje dywizje potrzeba szkolić czy coś? Chyba nie powinno być takiej potrzeby. No to są jakieś czołgowe, ale nie będę ich szkolił, bo mi szkoda sprzętu. Tu większość jest naprawdę dobra. Tu jest jedna nowa, no ale to wiecie, no to będzie jeszcze jedna nowa, nie sobie tu nie poradzimy. Nie chcę was szkolić, bo mi szkoda sprzętu, wsparcia po prostu. I innego wyposażenia, nie mam go wcale tak dużo. Czołg Heniulex, no dobrze się spisywał, nie powiem. Najwięcej mi potrzeba broni, ale to dlatego, że robię nowe wizje. Róbmy to tak. No niech to będzie według, powiedzmy, zapotrzebowania ustawione. Im to się pouzupełnia.
Portugalia to mnie chyba lubi, co? Jak tak od nich biorę ten cały sprzęt. Patrzcie, 10 tysięcy to mi się wypełni w 56 dni. Tak to powinno działać po prostu. Szybciutko, 2 miesiące i dyszkę robimy. Nie mam czegoś znowu. Czego nie mam? Ja na wszystko mam. Tam się buguje. Wiecie, martwię się o tym. Martwię się jeszcze o te okręty, bo ja nic mam, nie, mam nic nie wybalane jeszcze. A żeby tutaj zdobyć, to trzeba będzie powalczyć. No nie będę mógł zdobyć i wpłynąć mi też z buta, poza Norwegią, ale ją to się łącznie zaatakuje z tymi państwami. Chociaż patrzcie, no tu jest też międzynarodówka, oni też z sobą walczą. To też jest ciekawe, bo jak który jest zdobyty, tam też jest sporo surowców. Na szczęście tutaj Królestwo Polskie jest, plany trzeba zrobić. Niech oni się przygotowują do ataku. Znajdują te plany. No bo nie będzie tak. To nie ma większego znaczenia. Potrzebuje siły politycznej. Czemu mi ona tak wolno rośnie? No, ja wiem dlaczego, bo ja nie wiem co robię. Niestety ten cogging site jest trochę zbugowany i jak widzicie dostaję komentarze, nie wiem który klikam. A zaatakowałoby się tych Rusków już. Gotów do wymaszerowania! A czemu tu nie jest obstawione? Hello! Proszę mi obstawić całość. Tu jest cało obstawione. Proszę mi, Agmi Północ. No, tu jest niby całe, tak? Ich to. Głupie. To powinni go zejść już. Jak będzie potrzeba, to się doda te armię tutaj do planu i to też nie powinno długo trwać, ale myślę, że na spokojnie pojedziemy naszych przyjaciół ze wschodu, którzy nam zawsze tak ochoczo z bratnią pomocą przychodzą. Ale tyle, nie pamiętam, że miał w życiu ponad tyle fabryk cywilnych. Naprawdę błyskawicznie idzie. Maju się skończy. W ciągu miesiąca stawiamy fabryki. Pięknie. Nawet to zupełnie sprzętu jak pięknie idzie, zobaczcie. Nowy marszałek się pojawi, będzie bardzo szczęśliwy. 200 dzień nie idzie. Naprawdę mogę to jeszcze zdjąć, chociaż nie no, u mnie się uzupełni. Pięknie, pięknie.
Wie co? Zacznę robić statki. Fate of Białoruś, to też podejrzewam, że będzie zrobić. Liberate? Aha, znowu się polityczna. Nie, no ja muszę walczyć, trudno. No bo mi spadło. No i chyba tej wojny nigdy nie wypowiem, to jest jakiś skandal. Chcemy to wszystko naraz. Potrzebuję znowu 3 miesiące, żeby wyjść na zero, a znowu zadzwonią jeszcze jakieś o los Ukrainy w coś. Nie ma wyzwalenia państw, to są wszystko rdzenne polskie tereny. Oni tego nie rozumieją. Patrzcie, wszędzie po 6 dywizji, byśmy takich zgnietli. Tu trzeba jeszcze mieć coś. O to zapomniałem. I co, zrobimy tak. Tam te trzy dywizje to nie jest jakaś mega wielka ilość, ale tu jeszcze postawimy bunkierki, ja to zrobię i nawet dam nadyszkę, żeby to się budowało. To powinno być spoko. Bo to jest newralgiczny teren. Wszyscy o tym wiecie, że tak jest. Nam daje potem możliwość ataku od pleców. Szyfrowanie, deszyfrowanie jest. Zróbmy to. Technologie budowlane. Potem miałem robić statki, ale olać to. Wiem, że robię stary sprzęt, ale czekam na lepszy czołg. Tu jeszcze nie. Chyba, że poczekaj, mogę ten front wydłużyć. Kurwa wodna. Łączność! Czy nie chcę wydłużyć? Stawię. Niech tutaj te dywizje stoją. Wszędzie po jednym. Chyba, że zrobię taką dodatkową jeszcze armię. Albo część z tej, jak mi przestawię. Tak zrobimy, wiecie co? Bo to też trochę bez sensu. Tu przestawiać trzy dywizje. Chyba nie ma sensu. Weźmy tak. Jedną. Jedna zrobi. Weźmy 2, 3, 4, 5, 6. Ten dywizją damy nowego marszałka. Gdzie ty jesteś? Tutaj, proszę. Ty dołączysz do frontu zielonego. Damy ci nawet jakiegoś dowódcę. Dobra, możesz być z tego gwardią, już mi to wisi. Wstawimy cię tutaj. I tobie, przyjacielu. Mamy zupełnie osobny plan. Obrona i atak, stąd. Tak zróbmy. Uwaga! Co zrobiłem złego? Uwaga!
Użyłem was tutaj. Szeregu, zbiórka! Gotów, dowódco! Czy teraz tu mam 25 dywizji? Na pewno nie. Musi być 19. Dajmy 18. A, te dwie pancerne dorzucimy. I teraz mamy 5, a tutaj powinno być w takim razie troszkę więcej. Jeszcze robimy. To nie musi być silna armia, tak? Zresztą w sumie to też nie musi być silna. Jakaś mega. Przecież 20 dywizji też będzie spoko. Ważniejsze będzie, żeby tutaj odciąć. Wiesz, tutaj zobaczcie, jak oni tutaj w tą Bezarabię się wbili jak w masełko. Ja muszę zdobyć ten teren, tak? Jak będzie wojna, zapomniałem w ogóle o nim. Nie wiem, chyba polubicie Portugalię. Szybciejszy. Szybciej. Najgorzej, że nie wiem, w co klikam, no. W sumie mogę to powystawiać już. To co jest? Azerbejdżan. No to ci Rosjanie, się powiem wam, panoszą tutaj. Ciebie trzeba tutaj ustawić. A w Szwajcarii w jakim jest? Aha! Szwajcarię też muszę obstawić. Ciekawe czym. No dobra. Coś pokombinujemy. Jak to nawet dywizje wejdą. No już mam tyle armii, że to się w głowie nie mieści. Oni są nas spragnieni walki. Ale siła polityczna ciągle na minusie. Niestety mogę powalczyć. Jak idzie produkcja? Dobrze, już nadrobiłem braki właściwie. Dwieście dziennie to aż nadto. Teraz będzie zmiana czołgu, to dopiero będzie jazda. Jak w produkcji. To też nie muszę dawać dziesiątki, bez przesady. Piąteczka też starczy. Serdeczna. A ja już robię stocznię. Jeszcze nie mam do robienia statku. No, ta okresa oczekiwania to jest słaba rzecz. Ale teraz będzie husarz. Będzie husarz, tak? Ten był Henioleksem, to nazwiemy wariant husarza, nazwiemy oczywiście Monisią albo coś takiego. Będzie piękna imprezka, słuchajcie.
Chyba, że tej armii zrobić po prostu linię obrony. Tak na razie nie atakuje. Tym nie przedłużę, bo są wszędzie po jedną, dwie dywizje. Ale możemy zrobić przecież armię, której tutaj postawimy po prostu linię obrony. To nie będzie głupie. Zrobimy tak. Po prostu to damy pod nowego marszałka. Możemy dać jedno, damy więcej piechoty. A ci walczą, patrzcie, ci ciągle walczą tutaj. Wojny się pozmieniały w ogóle całą ideę. Gruzja, biedna Gruzja, ja bym wam pomógł, tylko nie mam siły politycznej. Ja wam tak pomogę, że też was zdobędę, ale ja was wyzwolę po prostu, bo jesteście ciemiężeni. Już moje dzielne polskie armie są gotowe na przyjęcie Rosjan. No, będzie husarz. Jeszcze jeden dzień. Patrzcie, czas na maksa to tak to 3 sekundy idzie. Genua. Modern tanków jeszcze nie będę robił. Spójrzmy budownictwo. Musimy zrobić ten czołczku. Pokaż się. Wariant. Husarz MK1 Monisia. Taki będzie twój przydomek. Monisiu, będziesz po prostu wszystkich rąbała. Że hej. Czy trochę mamy lepszy pancerz? Pancerz czy silnik? Sturm engine. Dodamy pancerz. Będziesz twardy. Skała. Nic nie dodamy. I ciebie, medium tanku, wyłączamy. A ciebie dajemy na maksa. To razy 5 oczywiście. Oh. I tego potrzebujemy. I to nam zmieni, słuchajcie, oblicze wojny po prostu. Medium tanki. To nam zmieni cały układ sił, słuchajcie. Na Rosję takie czołgi będą rypać. Aż jestem podekscytowany, nie potrzebuję jeszcze lutych. Możemy dawać to w czołgi. Spokojnie. Niech to się robi. Choć brakuje mi stali. Stali mi brakuje? To jest szok, ale to wiecie. Te czołgi potrzebują na pewno dużo więcej. Ale to będzie piękne. A ja zwam przestanę produkcję. Musimy też robić pancerniki. Pancerniki mamy, tak? Róbmy jeszcze. Lotniskowce, okręty podobne.
Okręty podwodne. Damy też linie, żeby nam się produkowały. Czy już mogę? No, nie mogę, muszę mieć... więcej, ale to już zaraz, słuchajcie. Już tego będzie ta wojna i to będzie, kurde, gniecenie ruskich. Aż się nie mogę doczekać. To już się wszystko produkuje. Zaczniemy? Cel wojenny, instant war. Nieważne co. Go! Jak te nasze dywizje? Patrzcie, z buta wchodzimy. Ja tak, bo są nieprzygotowani. Bardzo dobrze, tak powinno to wyglądać. Jesteśmy jak Niemcy w 39. Albo Rosjanie w 39. Patrz, jak w nich wchodzimy. Nie oni się ogarną, że jakaś wojna trwa. Będziemy już pod Moskwą. Co tutaj się dzieje? Nie, dziękuję. Nie chcę powodowania agresji. Bardzo dziękuję, to tylko sprzątam. Bez frakcji. Polska to jest sama frakcja. Nasza wielka Polska jest frakcją markową po prostu. O, patrzcie, opór. Tylko widzisz, no to spoglądam na te fronty, bo tutaj Rosja nie ma czym ze mną walczyć po prostu. Cię rozchodzą, atakują, ale... My sobie nie dajemy w kaszę. Aha, przestałem robić czołgi. Miałem robić statki, a nikt nie produkuje. Już mogę? Czy jeszcze nie mogę? Może, bo ja mam sklerozę. Nie, jeszcze nie mogę za 6 dni. O, patrzcie, chcą wszyscy z nami podpisać jakieś pakty. Nie, Polska będzie całym światem. Nie wiem, że możecie o tym nie wiedzieć, ale Polska to świat. Też się wbijamy, tak? Odcinamy ich na dole. Może bym ten plan zmodyfikował. Atakuj nie tak, a atakuj tak, żeby ich odciąć. A gdzie to? Atakuj tutaj. O. Wiecie dlaczego? Bo pozwolę tutaj część ich dywizji odciąć. Zróbmy tak, ciebie dodamy. Zróbmy tak, ciebie dodamy do tego, żeby oni mieli trochę więcej armii. Ciebie dodamy do pana Różowego, ale ja panu ten front wyłączę. Ja panu dam linię obrony, panie generale. Panie kolego, edycja. Tutaj no możesz przejść tu. Możesz. Tutaj. Ty masz taki plan. Ja też nawet będę taki dzielny, że wam dam więcej dywizji. Okej, okay, teraz powinno troszkę to lepiej wyglądać. I na odchodne.
Mamy te pokryte fronty. Zobaczmy, jak wygląda ofensywa na Moskwę. Gdzie Moskwa? No, zobaczcie. No, powiedziałbym, że wygląda... Nawet ci się, zobaczcie, odbijają. Tak jak zaczęliście, super. Tutaj przejdźcie. No, generalnie no, push Rosjan to już jest praktycznie zrobiony, nie? No, nie ma co marudzić, bo robimy ich bardzo przyzwoicie i bardzo fajnie. Zacznijmy przy okazji produkcję naszych pancerników, które mają tutaj na celu zdominowanie potem flot zachodnich. Trzyma się w Gdańsku, proszę wystawiać. Dwa rocznie, to tak szału nie ma, powiem szczerze. Chciałem, że to się trochę lepiej zrobić, ale chyba nie wiem. Jakby dwie wstawić takie. I też w Gdańsku, proszę. Bo Gdańsk to jest miejsce na pancerniki. Myślałem, że to będzie szybciej szło, a te pancerniki się robią strasznie długo. Ale tych stoczni jakoś nie mam wybitnie. To zróbmy na razie tak. Klasa piasnik się robi. Potem wstawimy inne klasy. Tego mi brakuje. Wolframu, jak zwykle. Ktoś te konwoje nie chcą dochodzić. Zróbmy tak. Oczywiście nie mam w ogóle floty. Te moje wojska robią co chcą. To mnie jakoś absolutnie nie dziwi. Po prostu odbijamy polskie ziemie. Co reparacje za okres II wojny światowej w historii alternatywnej. Czyli nie ma reparacji, ale mogłoby być, więc my je po prostu uczynimy takimi, żeby były. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. W kolejnym odcinku chyba już pobijemy to Imperium Rosyjskie, a jak to zrobimy, to będziemy się szykowali na atak na którąś z tych frakcji. Tutaj nie ma frakcji, więc zaatakujemy, powiedziałem, albo Ententę, albo zaatakujemy Amerykanów. Myślę, że Amerykanie będą... Międzynarodówka będzie przyjemniejsza do ataku. Zobaczymy. Tak czy inaczej, teraz się już zbieram i wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.